Cześć, jestem Marta. Dzisiaj pokażę Wam nasz manipulator XGR800 z trzema wysuwami, zasilany na baterie litowo-jonowe. W wersji podstawowej model ten posiada sterowanie radiowe w standardzie, niewrócące gąsienice, obrót ramy z przyssawkami hydrauliczny, przesuw boczny ramy z przyssawkami hydrauliczny, a uchył ramy z przyssawkami jest manualny. Zobaczcie, jak działa obrót ramy hydraulicznie z pilota. Przesuw boczny ramy to aż 10 cm, zobaczcie. W wersji standardowej uchył ramy z przyssawkami jest manualny, pokażę Wam. Opcjonalnie może być on hydraulicznie sterowany z pilota. Aby pompa próżniowa mogła działać, należy ją włączyć. A teraz chodźcie, zobaczymy, jak wygląda taka standardowa przyssawka. Przyssawka wykonana jest z trwałej gumy. Posiada także zabezpieczenie w postaci dwóch kołnierzy, a także kompensator, dzięki czemu operator nie musi idealnie dojeżdżać do szyby. Pokażę Wam, jak łatwo go uruchomić. Przed rozpoczęciem pracy należy rozłożyć stopy podporowe, które występują w modelu XGR800 z trzema wysuwami. Udźwig maksymalny tego modelu to 800 kg, a zasięg maksymalny w pionie to 5,5 m. Pokażę Wam, jak to wygląda. Zobaczcie, jak duży zasięg w poziomie ma ten manipulator. Jest to 3,7 metra. Dużym ułatwieniem podczas pracy jest to, że możecie podnieść szybę leżącą na ziemi i wypionować ją do góry. Zobaczcie. Nasz manipulator posiada dwa tryby pracy. Wolny i szybki. Pokażę Wam najpierw wolny. I szybki. Model ten możesz doposażyć w opcje dodatkowe, jakimi są hak, zaworki próżniowe, a także dystansa.